Siemanek do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsor i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy całą naszą fabułę związaną z moją byłą dziewczyną w Minecraft, bo totalnie nie wiem, co tu się odpierdziela. Wróciłem do mojego pokoju z tej wyprawy, w której znaleźliśmy nie wiem jak to nazwać w ogóle, jakieś więzienie czy co to było, w którym prawdopodobnie Milki była przetrzymywana. Odłożyłem tą mapę tutaj na miejsce, ale uznałem, że no nie mogę tylko tak zostawić. Ja tam muszę wrócić, muszę zobaczyć, co tak naprawdę tam się kryje, ponieważ czuję, że mogą tam być jakieś ukryte rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Z tego co po prostu jakby mi wiadomo, to po prostu to, że Milki stamtąd uciekła i po prostu jej tam nie ma, bo taką informację znaleźliśmy w książce, tylko pytanie jakby... Gdzie uciekła? To jest bardzo ważne pytanie, więc to postaramy się dzisiaj ocenić, ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej wielkiej przygodzie. No a ja się zbieram po prostu i wyruszam w tą przygodę, bo tak, wezmę sobie tą mapę, żebym pamiętał, jak tam trzeba było dojść i tak dalej. Ja chyba jakby mam wszystko ze sobą, chyba nic więcej nie potrzebuję z takich rzeczy, kurczę, które miałem. Może ewentualnie jeszcze tarczę sobie zabiorę i chyba tyle. Chyba wezmę tabliczki, może akurat to się mi jakoś przyda, ale no raczej wątpię. W każdym razie mamy to, co potrzebujemy i wyratuję to w tą przygodę. Ja oczywiście nie będę was zanudzać tą całą wyprawą, którą tam będę robić, bo to jest trochę drogi. Więc po prostu ja tam się szybko jakby przedostanę, w sensie no po prostu tam zajdę, a wam zrobię cięcie. Więc widzimy się zaraz, jak będę już blisko tamtego miejsca. Tyle po prostu, cięcie. Dobra widzowie, właśnie pojawiłem się na mapie tą kropką, czyli jesteśmy już bardzo blisko tego miejsca. Ja już idę, to było... O kurde, nie, widzę Shreka, co jest grane? Z takiej odległości już go zobaczyłem, co jest grane, dobra, ale jest tam. Halo Milki, on tam przyszedł do niej. Ale czy on, to nie wie, że ona uciekła stamtąd, czy może tam jest? Przyszedłem z posiłkiem? Jakim posiłkiem? Co jest grane? Dobra, czekajcie, bo Shrek przyszedł. Czyli już wiemy, że na pewno Shrek ją tutaj więził. Ja odłożę sobie tą mapę, już jej nie potrzebuję. Ale zobaczmy, o co tutaj chodzi. Bo on tak, on wszedł tam do środka, czy ja dobrze widzę? Jest w środku. Tylko jest otwarta furtka i czy to go nie zdziwi, to go powinno zastanowić już, o co tutaj chodzi. Co to ma być? Okej, czyli jest, zorientował się, że coś tutaj nie gra. Wchodzi na górę, jest na górze. Dobra, ja przejdę tutaj bokiem i ogarnę, o co tam się dzieje tak jakby od boku. Gdzie jest Milki? O kurczę, czyli on się dopiero teraz dowiedział, że ona uciekła. Czyli to nie on zostawił tą informację, że ona uciekła, tylko ktoś. Ej, to kto to zostawił tą informację, że ona ucieka stamtąd? Ej, tego jestem teraz mega ciekaw, szczerze przyznam. Więc dobra, on wychodzi. O nie, ma miecz od razu. Więzień uciekł. Okej, czyli ona mu uciekła. To bardzo dobrze, że mu uciekła. Pytanie tylko jak i gdzie? To mnie zastanawia bardzo. Czekajcie, gdzie on mi znikł? Okej, on tam gdzieś łazi obok tego. Ja muszę się trzymać ciągle tu za drzewami, żeby mnie nie zauważył jakoś. Ej, będziemy sobie patrzeć. O nie, uzbroił się! I to jeszcze w całą diamentową zbroję, skąd to takie rzeczy ma, dobra. Teraz to on jest w ogóle nie do zwyciężenia i tak dalej. Muszę poszukać Milki. Okej, czyli on jej teraz będzie szukał, Może on odkryje miejsce, w którym ona uciekła. Ja sam jestem ciekaw, mam nadzieję, że jak to odkryje, to będziemy wiedzieli, gdzie mamy dalej szukać. Okej, jest tutaj przy wodzie. No coś sprawdza. No gdzieś musiała uciec, pytanie jak? No ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że jakiś podkop chyba zrobiła jak już, bo ciężko mi... Milki wraca, ja co on się kurczy, zakochał, że on chce, żeby ona wróciła, co jest grane. Dobra, o, jest przy tej wodzie i czy on patrzy do tej wody? O! Okej, czy tam jest coś w wodzie? Czy ja tam widzę tabliczkę? Czekajcie. Okej, tam jest jakieś przejście. Okej, czy ona zrobiła podkop pod wodospadem? Nie, to jest genialne. Ona uciekła przez wodę. W takim miejscu ukryła się. Ja nie mogę, dobra. Wchodzi tam. Tak nie może być. Okej, ja muszę iść za nim koniecznie. Nie, on wychodzi stamtąd. Dobra, czekajcie, jeszcze tam nie iliśmy w takim razie. Ja sobie popatrzę na F5 jakoś tam, co się dzieje. On tam jakby zamurować. Nie muruj tego. Ajajajaj, dobra, ale jak on to zamuruje? No dobra, no przekopiemy to. W każdym razie wiemy, gdzie tam szukać. Ja mam kilo, więc to nie jest problem. Ale on muruje cały ten wodospad, żeby tam się nikt nie dostał. Nie wiem, o co mu chodzi, ale dobra, no... O kurczę, tak tam wyjrzał? Nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie zauważył, o kurczę, to było przerażające, to było przerażające, ale chyba nie widział. Dobra, on tam, ale tu ciemno, okej, on tam gdzieś poszedł dalej, dobra, czekajcie, wchodzę tam za nim. A nie, jest tutaj, dobra, czyli jest jeszcze blisko bardzo, zróbmy tak, przejdźmy tu, rozlejmy sobie tutaj, o, tak, w ten sposób po cichu zeszliśmy na dół, i możemy tu chyba wejść tak równo, okej, tu się da idealnie wejść, gdzie on poszedł? Czy on tam już poszedł gdzieś dalej, jakimś korytarzem, dobra, wchodzimy tu za nim,
Okej, jest tam, dobra, czekajcie, jeszcze podlecę tu do góry trochę, żeby jednak zachować dystans bezpieczny, bo boję się, że zbliżę się za blisko i będzie problem. Wezmę sobie pochodnie do łapy, bo widzę, że tu faktycznie jest ciemno i okej, on tam idzie, gdzieś tym korytarzem. Pytanie, dokąd ten korytarz będzie prowadził, tego jestem ciekaw. Ja nie mogę być zbyt blisko, bo jak on się odwróci, to będzie mieli duży problem po prostu, nie? Więc ja po prostu poczekam, aż on sobie gdzieś tam pójdzie dalej. Czemu on jest taki długi? O, ten korytarz, dobra, czyli to jest... Czyli czuję, że czeka nas tutaj mega długa wyprawa tym tunelem. Niech on sobie tam idzie, ile ona to kopała. Właśnie, ciekawe, kurczę, ile ona to kopała. Pewnie dosyć sporo, skoro nie miała narzędzi. Bo gdyby miała, to by mogła się wydostać o wiele łatwiej. A tutaj jednak zrobiła dosyć mocny podkop, ale to całkiem dobre, bo nikt się nie zorientował. Więc to jest chyba dosyć dobry pomysł, co zrobiła. Dobra, ja lecę też tym tunelem za tym szeregiem. Widzę, że on naprawdę mega długo idzie. Ten tunel naprawdę jest mega długi. Dobra, czyli nas czeka naprawdę mega długa podróż. Na szczęście mamy pochodnie, więc cokolwiek tutaj widzę. Jak widać, ona chyba niespecjalnie zbierała w ogóle jakiekolwiek narzędzia, tylko kopała prosto przed siebie. Więc całkiem możliwe, że wcale nie miała jakiegoś mocnego kill-offu, tylko zdobyła jakiś taki, wiecie, początkowy taki, żeby tylko wykopać. Okej, on skręcił chyba. Okej, skręcił. Zdobyła jakiś początkowy, żeby po prostu przekopać się i nie chciała jakby go marnować na byle co. Okej, to jest całkiem mądra sprawa. Dobra, idziemy za nim całkowicie. On tam, idzie dalej. Dobra, no idę za nim, bo jestem ciekaw, do czego to doprowadzi. Ten tunel jest dosyć długi i szczerze mówiąc nawet nie mam pojęcia, do czego on mógłby prowadzić, bo jest mega zawiły, idzie prosto, w lewo, no tak, no nie wiem, to nie wiem nawet do czego, czy do drzewa? Nie, do drzewa nie, do drzewa ogrów aż tak na pewno nie. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak długi tunel, jednak mimo wszystko, aczkolwiek długo teraz idziemy bardzo, znowu skręt i znowu mega długo jest jakby, że tak powiem, chodzone. Dobra, on... Tam jest znowu skręt jakiś na bok i zejście, okej, jest zejście jakieś, czyli tam trzeba na dół zejść, okej. Czyli ona schodziła jeszcze głębiej, co jest grane? O kurczę, jakoś tak mega głębiej schodziła, bo on tak nagle spadł na dół. No nic, muszę znaleźć Milki, okej, czyli on jej teraz będzie szukał, więc okej, niech jej szuka. Okej, rozlał tam wodę, to jest ciekawe, chyba że Milki to rozrobiła, może to Milki zrobiła. Dobra, zeskoczmy też tutaj na dół, idziemy za nim w takim razie. On tam, okej, tam jest jakieś wyjście, wiecie co, ja zrobię tak. Przejdę, o, tu jest przejście gdzieś na bok, dobra. Tu jest jakaś kopalnia, czy co? Jakaś chyba kopalnia, dobra, nieważne. Tylko nie to, ja w to nie wierzę. Aha, czyli do czego ona się dokopała, co jest? Czy to jest świątynia Slendermana? Czy to jest świątynia Slendermana? Całkiem możliwe, że tak. Dobra, teraz pytanie, co on zrobił z tamtym, no. Muszę wracać, o nie, będzie wracał. Więc dobra, zamurujmy to tutaj. Niestety zamurowane jest to koblem, mam nadzieję, że się nie zorientuje. Tylko co, on będzie wracać tą samą tą, czy... A nie, on wypływa tam wodą. Okej, czyli on... Ej, ale to on tak jakby się w ogóle nie bał tego. Tylko pytanie... Pytanie, co... O co chodzi, bo wiecie, jakby Shrek miał się bać Slendermana, a tak naprawdę prawie w ogóle się go nie boi. Ten Slenderman tutaj jest, a Shrek normalnie sobie łazi, normalnie jest jakby chillera totalna. Ej, faktycznie, to jest tutaj. To jest tutaj, jesteśmy faktycznie w świątyni Slendermana. Czyli dobrze podejrzewałem, że tutaj jesteśmy. Dobrze, jakby rozpoznałem to po tej wodzie, że tutaj jest jakby taki spływ. No i okej, dobra. Tylko pytanie teraz, po co ona tu się dokopała i... No jakby jest ta woda, więc ona mogła wypłynąć stąd. Ale wydaje mi się, że skoro ona już tutaj dotarła... Zapomniałem kill-offu, muszę wrócić. O kurde, co? Dobra, czekajcie, schowajmy się tutaj gdzieś. Schowajmy się tu. Tu przejdźmy. Dobra, jestem tu schowany. Dobra, możemy się tak schować, wezmę sobie tą... Dobra, on zszedł na dół już. F tutaj zamienię sobie, okej. Jesteśmy schowani, okej, on wraca z powrotem tym tunelem. Jak on zapomniał kill-offu? Gdzie on zapomniał ten kill-off? Dobra, gdzieś on tam wchodzi do środka, czy on daleko pójdzie stamtąd, czy jednak nie? Czy on tam... Pewnie jakieś drabiny ma, czy coś, żeby wyjść do góry, czy coś tego typu. No nie wiem, w każdym razie muszę to kontrolować, gdzie on tam idzie, żeby mi nie znikł przypadkiem. Czekajcie, zobaczę, co on tam robi. Okej, on gdzieś na bok się przekopał. O co chodzi? Widziałem go gdzieś na boku przez chwilę. Czy on się gdzieś tam przekopał i... Nie wiem totalnie, co on robi, ale dobra. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że musimy zwiedzić tą świątynię, bo skoro ona się do niej dostała, możliwe, że zostawiła tutaj po prostu jakąś informację, jakąś, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę. Kobietę Shrek trochę martwi, że on tam wrócił. To jest... Okej, on tam gdzieś po kopalni chodzi. Czy on teraz będzie wychodził tu? Okej, wyszedł. I co on teraz robi? Okej, on się podkopuje do góry, nie miał kill-offu, nie miał drabiny, okej, dobra. Ale wraca tamtędy, muruje jakby całe to przejście, więc okej, spoko. My możemy w tym czasie zająć się tutaj eksplorowaniem tej
świątyni, zobaczyć, co tutaj mogło się kryć. Dobra, przejdźmy tutaj boczkiem sobie po prostu na bok i ogarnijmy, czy jest tutaj jakieś przejście, czy jest jakieś ukryte pomieszczenie. Może coś tutaj będzie. Może coś by może mogło tutaj być, nie? I byśmy wtedy mogli dotrzeć do czegoś nowego. Trzeba szukać światła przede wszystkim. Jakieś wnęki, w której ona by mogła wejść. Na przykład coś tego typu, tam jest za ciasno, to tam niespecjalnie by mogła wejść. Może tutaj gdzieś bokiem przejdźmy. Albo pod wodą, może też być pod wodą. Ej, tu coś jest, czy tutaj jest coś, jakby ten, wezmę sobie pochodnie. Nie, tutaj chyba nic tu nie ma, dobra, czyli to nie. Dobra, przepłyjmy tu. Czy tu coś może być pod tą wodą? Halo? Może być jakieś przejście takie, że wiecie, że ona zrobiła sobie jakąś podwodną bazę. Może byśmy ją też znaleźli przy okazji, to by było z jednej strony dobre, z drugiej strony przerażające. Ale dobra, wiecie co, ja wypłynę trochę wyżej i po prostu porozglądam się tutaj na boki. Tu coś mogłoby być, czy tam coś może być? Tam by coś mogło być, tutaj... Oj, tam jest pochodnia, tam coś jest. Dobra, czekajcie, idziemy w tamtą stronę, bo tam jest pochodnia. Więc tam coś może być, idziemy w tamtą stronę, uwaga, tu przechodzę. I tu jest, tu się nawet tak idealnie da wejść, tu sobie jakieś schodki zrobiłem, czy coś. Okej, znaleźliśmy jakieś, czy to jest miejsce, w którym ona jakby teraz jakby jest? To jest całkiem mądre. Ona zrobiła sobie bazę w świątyni Slendermana, dzięki czemu tak naprawdę o wiele trudniej będzie Shrekowi ją odnaleźć, bo on by tutaj w ogóle jej nie szukał. Widzicie, on przyszedł tu i sobie poszedł. W ogóle nie przyjął takiej możliwości, że ona mogłaby tutaj się zatrzymać gdzieś. Ona tu się naprawdę mega urządziła. Jest normalnie toaleta, wszystko, jakieś tutaj rzeczy, jakiś stolik, kurczę, łóżko. Skąd ona takie rzeczy wzięła w ogóle, jakieś zdjęcia? Ej, dobra, czyli ona się tu naprawdę mega dobrze urządziła. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego tu jest tyle krwi. To mnie zastanawia i to mnie trochę niepokoi też, dlaczego tu jest tyle krwi, no ale dobra, jakby, no, nie wiem, mam nadzieję, że się tego dowiemy. W każdym razie nie ma tu Milki, więc trzeba ją znaleźć, bo tutaj na pewno nie ma, ale pali się ognisko, więc jest to w miarę świeże, co tu się wydarzyło, więc całkiem możliwe, że jest gdzieś niedaleko i w jakiejś najbliższej przyszłości mam nadzieję, że uda nam się ją znaleźć. W każdym razie na dzisiaj to tyle, ja cieszę się, że znalazłem takie miejsce, muszę to lepiej zbadać i dowiedzieć się, co tak naprawdę tutaj było ukrywane, ale póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.